Bo prawie się ma prawo policja, bo wiesz, ona te łaski nie robi. No, właśnie. Ale ogólnie Marysia to zawsze mówi do mnie, że ma słabość do policjantów, rozumiesz? No. Że lubi policjantów i lekarzy. Jak lekarze go operują, tam wszystko robią, rozumiesz? No. Tego to podnieca, on to lubi. No tak, tak, no to wiesz, ma odchyłki niesamowite. Odchyłki niesamowite. Ja bym, jakby lekarz prawdziwy wiedział, to ja bym cię kopnął w dupę, nawet cię bym przyjąć nie chciał. Bo nieraz jak oglądasz filmy, nie? No. To przykładowo i lekarz tam robi jakieś badania mężczyźnie, nie? No. No to się pyta, czy jakiś nie jest homo, niewiadomy, rozumiesz? No. Bo tacy lekarze wtedy inaczej podchodzą do robić badanie, jakieś tam nie, kręgosłupa czy coś. I to jest mężczyzna kontra mężczyzna, wtedy oni inaczej do tego tak podchodzą, wiesz? Ale widzisz sama, jaki ten Mareczek jest atrakcyjny. No weź na niego spójrz, to jest jakiś tak, ta Litka mówi, że to jest ropuch, taki wiesz, worek od kartofli, taki ropuch. On tu przyszedł, on mówi von Lipska i dał jej rękę do ucałowania, ona mu dała po łapach. Bardzo dobrze zrobiła. No mówię ci, i od tego momentu mówi ten ropuch, tu przyjdzie ten ropuch. No. Jedno się nie lubi z drugim, ja mówię, bo ty jesteś taki sam, jak i ona, sobie wyobraź, taki sam, tak chciwa, że ma dwa mieszkania pod lasem, tu miała willę na drodze do Otwocka, musiała wszystko oddać, bo miała niezaradnego męża i teraz się nie może pogodzić z tym, że dlaczego ona mieszka tam, a tu mieszka i wszystko może załatwić, a tam na wsi to zanim ona wyjdzie, to ona musi całe zdrowie stracić, bo ona już jest zmęczona. No. I co? Zmęczona jest, bo się mało rusza, dużo nie, dlatego jest zmęczona. No, no wiesz, ona właściwie to no nie ma co tutaj jeść, jak teraz też jej syn przysłał, wiesz, par tam 100 zł, tutaj dołożyła się, wiesz, do mieszkania, ale ona ma przecież rentę w domu i córka jej pobiera ją i ta córka jej ni grosza nie da, tylko syn przyśle, no może ten syn z tą córką, ale mają dwa domy i 10 kilometrów od siebie, ja mówię, to ci jeszcze źle i teraz mieszkaj tam pod lasem z tymi szczurami, no. No właśnie. A był kiedyś, wiesz, w gazecie artykuł, jak pijak, bardzo zły człowiek, wioska mówiła, upił się, zasnął i szczury go mordo zeżarły wszystko, wiesz? Powychodziły szczury. Może i tak. No nie może i tak, o tak było, pokazali coś tam, jakieś mięso z czaszki, z twarzy powiedział, był tak upity, że go po prostu zeżarły, no. No były głodne szczury, to wiesz, no to zeżarły, nie? Ale pod lasem jak się mieszka, to czasem może być dużo szczurów, może nie wszędzie, ale wiesz, jak on nie dopatrzył i był trzeźwy czy trzeźwawy jako tako, to sobie dawał radę, ale raz się tak kupił i wioska mówiła, że zginął bardzo zły człowiek, no, także o. No ale wiesz, szczury to zazwyczaj są tam przy kanalizacjach, przy śmietnikach, tam gdzie jest jedzenie. Oni tak raczej w lasach to się nie trzymają, bo w lasach tam nie ma co jeść, wiesz? No gdzie masz kanalizację pod lasem? To są domy, tam też są myszy i szczury. To ty nie słyszałaś o myszach polnych? Jak są myszy, to są i szczury, no. Było i piękny artykuł, i że jakiś zły człowiek, a że ludzie są przesądni, moherowe, to wiesz, zawsze sobie dopowiedzą, że dlatego zeżarło to, bo to było złe. Kara Boża musi być i tak ciągle mówią, wiesz, no. A tu Mareczek na dupie też ma pryszcz. No i kiedy on go wyleczył? No wiesz, bo ludzie się zawsze zajmują tylko kimś, nie sobą. No właśnie, o to chodzi, no. No. Ten Mareczek to nawet jest tu z Breżniewem rozmawiał, taki bezdomny, taki gruby, co tego i Rumunki i kolega, wiesz, który Breżniew. No, no to spotyka go tam na Nowym Świecie, tam gdzieś tego. Ja mówię, no ty rzeczywiście masz towarzystwo i on się od Breżniewa dowiaduje, czy o mnie, ja mówię, a Breżniew o mnie wie. I taki, wiesz, szurnięty, stuknięty. Słuchaj, mam te dwa telefony, wiesz, je zainstaluję, co od Orange mi się odebrało. 17,90 mam do zapłacenia do 31. Jak je włączę, to znowu będzie to naliczane i tak dalej. Ale już jemu nie dam tych numerów. Coś ty. No, a po co mu dawać? No, a po co mu dawać? A no widzisz. Niech on się przestanie narzekać,
Ale zobacz, jaka to pijaczyna, bo rzeczywiście jak żeśmy tu były do sądu, ja go tu popędziłam raz, to on miał nieogoloną tą mordeczkę i tak śmierdział taką speluną jakąś, że gdzieś był na denaturacie u kogoś, wiesz. No bo on chodzi na meliny, bo wie, jak u niego byłam, nie? No. To no w motelce z jakiejś meliny przyniósł sobie wódkę i tam ja wie, to ja wydaję, ja wie, tu w pole i po czasu ja mówię, zobaczymy co ty pijesz, nie? No. No ale wiesz, ja zobaczyłam, jaki kolor to wygląda i wiesz, jak po prostu to taki ma zapach, ale po prostu nie napijam. Ja to Marek to wypił za moje zdrowie, ja wie, ja tam się trusię alkohol nie będę, ja wie, szkoda zdrowia na alkohol. A no widzę, jaka ty jesteś mądra.